Ja, kochani, krótko chciałabym się podzielić takim świadectwem wzrostu finansowego i wzrostu mojej działalności. Część z Was wie, część może nie, że prowadzę własną działalność. Jestem nauczycielem języka niemieckiego i mam swoją szkołę językową. I od początku ta historia też była naznaczona krokami wiary, sięganiem po więcej. Czy dotacja, czy kolejne kroki, które też w tym rozwoju podejmowałam. I niedawno, jakiś czas temu, Michałek podczas modlitwy wstawienniczej powiedział, aby modlić o swoje biznesy. I ja wtedy w sumie zrozumiałam, że przyszedł taki do mnie moment, że przestałam się modlić o swój biznes. Bo przecież mam tych klientów, przecież godzę to normalnie z ewangelizacjami, więc jest okej. Ale sięgnęłam w to głębiej, że przyszedł do mnie lęk, że nie pogodzę tego, jak będę miała więcej tych zajęć, to nie pogodzę tych lekcji, bo jestem sama, bo prowadzę to sama, więc nie pogodzę tych lekcji właśnie z ewangelizacjami. Namierzyłam to, zrobiłam lęk, i postanowiłam, że zacznę się modlić w temacie rozwoju działalności, w temacie tego, aby przychodzili do mnie ludzie, aby się do mnie odzywali i będę wyznawać. Zaczęłam wyznawać, zaczęłam ustanawiać i w bardzo krótkim czasie zaczęli się odzywać do mnie ludzie. Też chyba na początku września, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny, wypisałam sobie taką listę, zrobiłam sobie taką listę osób, które wracają po wakacjach, które się do mnie odzywają i podczas takich zajęć online na Skype'ie tam coś uczeń sobie pisał, a ja tak rzuciłam okiem na tą kartkę, na której wypisałam sobie te osoby, które no, wracają. I tak sobie w ogóle w środku mówię, Ojcze, ja chcę więcej. Chcę więcej tych uczniów. I ja to pogodzę z moją służbą. I pamiętam, że skończyłam o godzinie 11 te zajęcia i nie zapomnę, bo o 11:10 miałam już telefon od szkoły, z którą też podjęłam współpracę, tylko nam troszkę nie wyszło na początku, tam jakby te moje godziny nie zgodziły się z ich grafikiem, więc jakby była taka cisza, ale w ten dzień o tej 11:10 zadzwonili do mnie i mówią, że mają dla mnie 3 grupy, od razu, 7 klasistów, ale z takim potencjałem na osoby dorosłe. Więc od razu się zgodziłam, umówiłam się na spotkanie, oczywiście też mam bardzo dobrą stawkę, mam 10 minut z domu do tej szkoły. Część zajęć mam online, a część zajęcia właśnie dojeżdżam do tych dzieci. I w krótkim czasie zaczęły kolejne osoby polecać mnie, rodziny, w których już uczę jakiś czas, zaczęły do mnie dzwonić. Okazuje się, że nawet nie pytali się o stawkę. Już miałam takie referencje wystawione, że nie pytali się w ogóle o stawkę. Grunt, abym tylko przyjechała i znalazła wolny termin. Nawet na zajęcia online. Także w krótkim czasie zaczęło się to rozpędzać i naprawdę kolejny już miesiąc widzę, że mimo, że na przykład wiadomo, takie dodatkowe koszty jak księgowość, czy na przykład ZUS, mimo wszystko zostaje mi jeszcze bardzo dużo. I mam kolejnych uczniów, mam kolejne kontakty. Jakby praktycznie każdego tygodnia jest jakiś mail z zapytaniem o jakieś miejsce. I wczoraj też Duch Święty mi przypomniał, że kiedy rozpoznałam to, że biorę się za realizację tego marzenia, że zakładam tą szkołę, że idę po dotację, to przypomniał mi, że chciałaś też zatrudniać ludzi, którzy uczą innych języków, aby zrobić z tej szkoły językowej, szkoły języka niemieckiego, centrum języków obcych. Więc już w tym temacie też zaczynam się modlić i wiem, że znajdą się osoby, że będę zatrudniać osoby, że to się będzie po prostu jak takie gałązki drzewa rozwijać. I tak, to jest to pierwsze świadectwo. A jeszcze chciałabym tak krótko powiedzieć o tym, że z innej branży. 1 grudnia byliśmy na ewangelizacji na giełdzie Wolumen. I niesamowite w ogóle, bo
widzę, że przebijamy się tam, że wprowadzamy tą kulturę nieba, że w ogóle podcinamy diabłu nogi na tych terenach, przez też naszą wytrwałość, przez to, że jesteśmy tam regularnie, że oni widzą naszą stałość. I też podeszli do nas strażnicy miejscy, którzy kompletnie nie byli w temacie. My mieliśmy zgłoszenie, mieliśmy wszystko tak jak trzeba, a oni zaczęli się tam w sumie z Rawciem tam dyskutować, że musimy się stąd usunąć, że ludzie sobie nie życzą, że robimy odwrotną robotę, bo przecież oni na nas krzyczą, a my dalej głosimy. Więc Rawcie powiedział, żeby zadzwonił po policję. Przyjechała policja, co było po prostu dla mnie też takie świadectwo, o to się modlimy, że mamy tą przychylność władzy, bo przyjechała policja, nie wiem skąd, czyli ja wtedy głosiłam, ale to z relacji Anitki i Rafała wiem, że policja mówi, pan Rafał, już go rozpoznał, następnie jakiś papier w ogóle wyciągnął, gdzie była jakaś pieczątka, a wiadomo, że na naszych zgłoszeniach jest ewentualnie podpis, nie ma tam żadnej pieczątki, a on miał tam pieczątkę, nie wiem skąd on to miał, i powiedział do tych strażników, że my tu jesteśmy legalnie, że możemy tutaj stać i głosić. I strażnicy miejscy byli już zawinięci, już po prostu nie mieli pola do dyskusji. No i później tylko chwilkę jeszcze porozmawialiśmy z tymi policjantami, podjechali jeszcze do nas na koniec. Musieli tam też, no stwierdzili, że musimy tam spisać tylko wasze nazwiska, bo tam jakieś zgłoszenie było, więc tylko czysto formalnie porozmawialiśmy, mówimy, że modlimy się o władzę, on mówi, dziękujemy, nie zaszkodzi, więc bardzo, bardzo przychylni od samego początku i to są te efekty modlitw naszych. Amen.